Kobieta miała już dość swoich włosów, weszła do fryzjera i pozwoliła mu działać tak, jak chciał. Kiedy spojrzała w lustro, zaniemówiła na widok swojej nowej fryzury. Tego widoku nie zapomni do końca życia, nie spodziewała się takiego efektu swojej decyzji. Kobieta była znudzona swoimi włosami. Podczas kolejnej wizyty u fryzjera zdecydowała, że da mu wolną rękę i pozwoli działać tak, jak chce. Zaufała specjaliście, a kiedy spojrzała w lustro, widok jej nowej fryzury zaparł jej dech w piersiach. Nie zapomni tego do końca życia, efekty jej śmiałej decyzji zszokowały wszystkich. Kobieta dała fryzjerowi wolną rękę, zrobił z jej włosami coś zaskakującego. Jack Martin prowadzi salon fryzjerski w Kalifornii. Trzy lata temu odwiedziła go klientka, która była zmęczona przymusem ciągłego farbowania swoich siwiejących włosów. Kobieta wyznała specjaliście, że musi farbować włosy co 3–4 tygodnie, by pozbyć się siwiejących pasemek, a wcale nie ma ochoty tego robić, bo jest już na emeryturze i chciałaby wykorzystywać wolny czas na inne aktywności, które sprawiają jej więcej radości. Fryzjer natychmiast zareagował na słowa klientki i przedstawił jej zaskakującą propozycję. Specjalista wpadł na pomysł, w jaki sposób kobieta może wciąż mieć wspaniałą fryzurę, jednocześnie nie martwiąc się o systematyczne farbowanie włosów, które zabiera jej mnóstwo cennego czasu. Emerytka kobieta była zachwycona swoją nową, siwą fryzurą. Właściciel salonu przefarbował klientce włosy na srebrno, sugerując się naturalnym odcieniem jej siwiejących włosów. Efekty jego pracy były olśniewające, a kiedy klientka spojrzała w lustro, była zachwycona nową fryzurą. Jack również był zadowolony ze swojej pracy, a jej efekty udokumentował i udostępnił w internecie. Okazało się, że jego niezwykły pomysł bardzo spodobał się również innym kobietom, a do salonu zaczęły przychodzić nowe klientki z prośbą o koloryzację na srebro. Dwa. Salon mężczyzny stał się sławny, a Jack dopracował swoją metodę. Zwykle zafarbowanie włosów na siwo zajmuje mu jedną sesję trwającą około 10 godzin. W tym czasie ściąga z włosów naturalny kolor i dopasowuje farbę do odcieniu siwych pasm klientek. Efekty jego pracy są zachwycające. Moi klienci z naturalnymi siwymi włosami przychodzą 2 lub 3 razy w roku, zamiast co kilka tygodni, powiedział Jack Martin w rozmowie z Allure. Źródło: Bored Panda.